Dzień dobry, witajcie w 10. odcinku Starego Gracza, taki mikrojubileusz, jakby nie patrzeć dla nas, bo wita Was Rafał Szycha-Szychowski, aka Stary Gracz, a ze mną w wirtualnym studiu jest niezawodny, jedyny w swoim rodzaju. Bartosz Drozdowski, aka Drozdu, aka Aha Super. Aka Starszy Gracz. A, Starszy tak. Gracz, najważniejszego zapomniałem. Kurde, przepraszam. Możemy jeszcze raz? Nie, żarty. Starszy Gracz. Tak jest. Słuchajcie, witamy Was po dwutygodniowej przerwie, bo tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, przychodzimy na cykl dwutygodniowy, co pozwala nam nie dość, że lepiej się przygotować, to przede wszystkim prowadzić dwa projekty równolegle, bez kolidowania sobie, wiecie, z czasem i z obowiązkami i ze wszystkim. To, co chciałbym na początku wspomnieć, to przede wszystkim, żebyście odwiedzili stronę www.starygracz.pl. Tam są wszystkie archiwalne odcinki, całe 9, bo to jest 10, ale są oczywiście odnośniki do Facebooka, do Instagrama. Na Facebooku prowadzę fanpage, gdzie są felietony, wpisy. Pojawił się wczoraj obiecany wpis o Uniwersum Terminatora, więc zapraszam. Natomiast na Instagramie wrzucam wszystkie ciekawostki, rzeczy, które tak naprawdę, no najlepiej tam publikować jakieś szoty, zdjęcia, których, wiecie, no nie ma sensu wrzucać na Facebooka czy gadać o tym podcaście. Kolejna rzecz to oczywiście odwiedźcie stronę ahasuper.pl, czyli podcast Bartka, projekt Bartka, teraz już z wideo i tu muszę pochwalić Bartka za fenomenalną robotę, jaką wykonał, czyli niesamowicie profesjonalne zrobienie całego enturażu. Jak to nazwać? To jeszcze ja tylko powiem, że to kolega Michał robił, także ja nie jestem jeszcze mistrzem edycji. Ale no, koncept jakby był mój, także tutaj mogę sobie przypisać zasługi. Jestem bardzo zadowolony i oczywiście dzięki Tobie, Rafał, że tam jesteś ze mną, bo nie byłoby Achy bez Ciebie. Super, cieszę się bardzo, ale Ty mnie zainspirowałeś, jakoś tak sobie słudzimy do tego, że ten odcinek pojawi się w wersji wideo i mówię to teraz publicznie i głośno, dlatego nagrywamy go właśnie i to jest ta niespodzianka jubileuszowa. Postanowiłem, że jednak trzeba iść dwutorowo, wiecie, audio, podcasty, ok, ale to jednak YouTube jest tym medium, które tak naprawdę pozwala zdobyć większą popularność, czy też nakarmić się statystykami, jak to mówi Bartek, bo my się tym karmimy, tak? Wiecie, jak im bardziej rosną staty, tym bardziej nas to cieszy, motywuje. No ale to oczywiste. Słuchajcie, tyle jeszcze chodzi o... Mogę jeszcze dodam, bo to nie jest tak, że jak podcasty i YouTube. YouTube po prostu jest fajny, no i obraz... Ale wiesz, ja słyszałem, że YouTube jest dzisiaj number one, jeśli chodzi o podcasty, obok Spotify'a. Musisz tam być. To jest po prostu siła, taka siła obrazu, która no po prostu jest w nas. Potrzebujemy oglądać też obrazki. Audio jest świetne, jesteśmy fanami audio, ale jak można wideo dodatkowo zrobić, też się tym bawić i cieszyć się z dwóch mediów, czemu nie? Dokładnie tak. A jeszcze mała prywata na koniec tego powitania. Na pewno chciałem pozdrowić From Poland with Games z Instagrama. Odwiedźcie jej profil, bo jest to dziewczyna, która nie dość, że prowadzi fajny ten profil, że się powtórzę na Instagramie, to przy okazji i zawsze supportuje Starego Gracza i to ona tak naprawdę zawsze nam tu komentuje i pamiętam, że też pomogła mi trochę rozwinąć profil. Jak nie miałem 100 lajków, to też mocno to promowała, zważywszy, że ma jednak kilka tysięcy followersów, to już jest coś, nie? Także pozdrawiam, dzięki za wsparcie i pozdrawiam też Maćka, który odezwał się do mnie po nagraniu, czy też po odsłuchaniu któregoś z odcinków, gdzie mówiłem o tych targach w Londynie, chyba nawet tego z kiełbasą laserami, to był ten odcinek, nie? I sobie przegadaliśmy też trochę wczoraj dużo czasu na temat podcastu i w ogóle jakby tych wszystkich historii, co jest bardzo miłe oczywiście. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o prywatę. Bartek, chcesz kogoś pozdrowić? Chyba wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, kogo pozdrowiłeś. Przede wszystkim koleżankę, która także polubiła Achę. A, no tak. To bardzo ładny wpis dzisiaj, że właśnie od Starego Gracza. Czyli jednak jakoś to się przenika i to jest fajne, nie? Że jesteśmy ultrasymbiozą. No, dokładnie tak. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o formalne rzeczy, zamknijmy ten temat. Przed nami sporo rzeczy, tak szybko Wam powiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Przede wszystkim odbyły się ostatnio trzy duże pokazy gier, na które czekają wszyscy. Jest to Dying Light 2, jest to Horizon 2 Forbidden West i oczywiście Far Cry 6. Zaraz króciutko omówimy z Bartkiem, natomiast tematem głównym dzisiejszego odcinka będzie konferencja E3. Już po nazwie odcinka pewnie wiecie, bo chcę go nazwać roboczo Precognici E3, więc będziemy typować, chciałem powiedzieć nasze typy, ale będziemy głośno się zastanawiać, co pokażą ci najwięksi tuzi, czy tuzowie w zasadzie branży, tak, growej. Oczywiście nie będziemy mówić o wszystkich konferencjach, bo PC Gaming Show mnie nie bardzo interesuje, ani indyki, czy inne indykarium. Natomiast skupimy się na tym, co nas kręci, co nas zawsze jara, czyli konsole, gry i tym podobne rzeczy. To, co mnie martwi, jak już tak o tym gadamy, że no nie ma PlayStation, tak? Kolejny rok rzędu PlayStation omija E3.
Mi się wydaje, że specjalnie, no bo pokazali teraz Horizona, wychodzi jutro 11, przepraszam, Ratchet & Clank. Dzisiaj zeszło embargo, rozsypał się worek recenzji, 92% na Metacriticu. To jest prawdziwy killer app next generacyjnej konsoli. To źle zabrzmiało. I wszyscy chwalą, nawet Digital Foundry już napisało artykuł przed chwilą, widziałem, nie czytałem jeszcze, tylko nagłówek, że jest coś fantastycznego, jeśli chodzi o wykorzystanie dysku SSD i nowych technologii. Więc no, to jest zakup obowiązkowy, szczególnie dla mnie jako posiadacza PS5, bo wiem, że Bartek nadal nie widzi sensu kupowania PS5. No, to też ma swój punkt widzenia, czy też rację, tak? No bo dla 3 gier nie zawsze kupuje się sprzęt, chociaż kiedyś tak się robiło, prawda? Ja tylko dodam, że widziałem recenzję na Meta Ratcheta i no, są powalająco dobre, także no, tytuł będzie bomba, ale jak wielokrotnie mówiłem, to jest gra dla dzieci, ja w to nie będę grał absolutnie, także po raz kolejny nie żałuję. Okej, ale inaczej, nagramy o tym odcinek za 2 tygodnie, chętnie opowiem, tak? Tylko wiesz, jakie są fakty, jaka jest prawda? Po prostu tego PlayStation 5 nie mam i dopóki jej nie mam, to muszę mówić, że nie chcę jej mieć. No po prostu tak mój mózg się broni przed kolejną konsolą. No, jak już będę miał, to będę mówił, o Jezu, jak fajnie, mam, nie? Trzeba mieć, no bo warto mieć po 2 konsole, po kawałek, tak jest, na bogato. Słuchajcie, potem trzymam jeszcze jeden temat, taki chciałem to nazwać roboczo, gry, które nas ukształtowały, czyli tak naprawdę gry, do których czasem wracamy myślami, a czasami wracamy normalnie do grania. Począwszy od naszych wczesnych lat młodocianych, o których zresztą gadaliśmy w 3 odcinku starego gracza, czyli automaty i komputery domowe 8-bitowe i potem 16-bitowce. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wyrobimy w 1,5 godziny jak zawsze, bo w sumie żeśmy 2 tygodnie, 3 tygodnie nagrywali starego gracza, więc to jest kawał czasu i zawsze będzie dużo dygresji, pewnie tematów pobocznych, więc lecimy. Bartek, obiecałem Ci na początek ploteczkę, o której nie wiesz, a która Cię na pewno ucieszy, bo wiem, że jesteś wielkim fanem. Dzisiaj pojawiły się informacje, że te źródła donoszą, że powstaje Dead Space Trilogy Remaster. O, mega. Znaczy ja już się raz już się bałem, nie wiem czy wrócę, ale wow, no fajnie. Fajnie, tak? Ale to Electronic Arts co robi? Tak, oczywiście, no bo oni po wielkim sukcesie sprzedażowym Mass Effect Legendary Edition mają, wiesz, no chyba pomysł na kolejny biznes, nie? Odświeżanie. No tak, no i zrobią sobie, ale wiesz, słuchaj, jeżeli dobrze im się to sprzeda, to będą się przygotowywali do kolejnej części, a przecież kolejną część robi niezależne studio ludzi, którzy odeszli z studia. Mówisz o Kalisto tak, Protocol, mówiliśmy chyba, no tak. I duchowy spadkobierca. Tak, tak. Visceral Games? Nie istnieje. Visceral Games nie istnieje. Tak. No okej, okay, no super, fajnie. Po prostu. Cieszę się. Jedynka była. Ja też się cieszę. Wiesz co, przeszedłem jedynkę w Game Passie ostatnio, bo powiem szczerze, że się bałem, ale jak sobie puścisz jakiś czyjś inny podcast, nie tylko swój, to da się grać, nie? Puścisz sobie jakiś ten Bonnie M w tle, ewentualnie George'a Michaela, to wtedy jakoś nie, ten wchodzi. Takie rolnik. Tylko trzeba mieć założone pampersy. Ale wiesz, no, trzeba odsłuchać inne podcasty 4-godzinne na przykład, nie? Więc wiesz, to jest idealne. Dobra, lecimy. Słuchajcie, to co wspomniałem, pierwszy rozdział tego, pierwszy chapter tego podcastu, to omówienie ostatnich prezentacji. Może na początek opowiem Wam o Dying Light 2, bo ja jestem olbrzymim fanem Dying Light 1. Nie wiem, Bartek, grałeś w 1 w ogóle? Nie, ale mam zainstalowane zarówno na konsoli, jak i na PC-cie od lat. Dying Light dostał zresztą boosta 60 klatek na XSX, więc może to Cię skusi do grania. No. Dobra, ale weźmy to pokazu. No, ja czekam od wielu lat, czekałem na 2 gry, tak? Cyberpunk 2077 i Dying Light 2. Cyberpunk wyszedł, wiemy jaki jest, nie będziemy tego wracać. Ja się bawiłem przy nim świetnie, uważam, to jest dobra gra, która ma masę błędów, bugów, mniejszych, większych. Czekam na prawidłową wersję next-genową, jak dużo ludzi, która posiada nowe konsole. Pewnie do tego wrócimy pod koniec roku, jak wyjdzie takowa wersja, jeżeli wyjdzie w tym roku oczywiście, albo jak wyjdą nowe DLC, bo tam też wyciekają już ilości, nazwy i przygody i co to ma być. Natomiast Dying Light 2 czeka, nie ukrywam, że czekałem chyba nawet bardziej niż na Cyberpunka, bo jedynka mnie porwała parkurem, porwała mnie wizją świata, porwała mnie tym, że no to było skrzyżowanie Mirror's Edge z zombiakami, wiesz, i dobrym FPS-em, nie? Więc można było grać na różne sposoby, walczyć bronią białą, czy też bronią miotaną, że tak się wyrażę, albo bronią palną oczywiście. Generalnie była fantastyczna gierka i sam byłem ciekaw, co mi pokażą, wiesz, no ostatni duży pokaz Dying Light 2 był w 2018 chyba na E3 i potem ta gra, mam wrażenie, utknęła w takim piekle deweloperskim tak zwanym, nie? Mieliśmy dużo takich, wiesz, przecieków, że tam jest źle w Techlandzie, a to Chris Avellone został oskarżony o jakieś tam różne rzeczy, o których nie będziemy tutaj rozmawiać i chyba musiał się rozstać z firmą. Generalnie sporo się działo, jak sam pewnie, wiesz, się domyślasz.
Tak, natomiast było teraz. bardzo dużo złego PR-u wokół spółki i Bardzo. takich rzeczy, a strasznie mało, właściwie zero o grze. Dużo o spółce, zero gry. Słuchaj, a jeżeli mówisz, że czekałeś na Dying Light 2 i na Cybera, to jest to, że jakby postrzegasz tą grę jako w ogóle taki mega Znaczy, to nie jest strzał, message czy po prostu gamingu, mówisz wiesz, o... tylko. Znaczy inaczej, no, dla mnie Dying Light i Cyberpunk to są dwie największe chyba produkcje polskiego game devu, które też mają pokazać, czy wiesz, polski game dev faktycznie jest na pierwszym miejscu na świecie. No, przynajmniej ja to tak postrzegam, nie? To są no, pierwszoligowe tytuły o budżetach skali, jakich wiesz. No, nawet, nie chcę powiedzieć, że próżno szukać na zachodzie, bo tam jednak wiesz, no God of War czy Horizon czy inne dysponują jeszcze większym budżetem, nie? Czy Uncharted czy Last of Us. Ale to jest jakby dla mnie definicja tego, co polska branża jest w stanie zrobić z tych największych tytułów, nie? I ja po prostu trzymam kciuki, no bo to sam widzisz, jaki ma wpływ wydanie gry takiej pełnej błędów jak Cyberpunk, jak już mówimy o tym, jaki to ma wpływ na giełdę i na postrzeganie spółek i tak dalej, nie? I ja po prostu chcę, żeby to wypaliło. Ale wracając do samego Dying Lighta, dla mnie jedynka była fenomenalna i uważam, że dwójka po prostu jest skazana na sukces. To, co oni pokazali teraz, tak na szybko wracając do tego pokazu, no to przede wszystkim, wiesz, upiększyli ten świat, w sensie pokazali go, chyba 20 lat się dzieje akcja po jedynce. To miasto Haran, po którym biegałeś, takie jest pseudo-tureckie miasto współczesne, chyba trochę na Stambule wzorowanym, jest, wiesz, zarośnięte mchem, tymi lianami, trawą, widać, że przyroda przejęła to miasto. Są różne fajne frakcje wśród ludności. Twoje wybory mają mieć faktycznie konsekwencje w postaci wyboru ścieżki fabuły. Jeszcze więcej parkurów pakowali, co na 8-minutowym gameplayu będziesz mógł sobie zobaczyć, jeżeli nie oglądałeś, bo oni to pokazali, plus świetny trailer kilkuminutowy, który pokazuje naprawdę ciekawe akcje, bo jest hack, jest linka, jest sporo rzeczy właśnie związanych z jeszcze ciekawszym skakaniem na dachach, a to mnie zawsze jarało, jak wiesz, bo ja byłem wielkim fanem Mirror's Edge i nadal nim jestem, nie? Jeśli chodzi o parkour, dla mnie to jest najlepsza gra, jaka wyszła spod ręki DICE, nie Battlefield, Mirror's Edge 1, nie? Dwójkę też lubię, czyli Katalista, ale był nieudany na swój sposób. No i co, czekam na to, no bo graficznie pokazali, że jest coś niesamowitego. Ma od razu być gotowa wersja na konsolę nowej generacji. Oczywiście zamówiłem wszystkie trzy kolekcjonerki, jakie się pojawiły, więc jak będziesz chciał, to ci którąś odstąpię. Wszystkie trzy? No na Playaka, Xboxa i na PC-ta, nie? No bo jeżeli gdzieś nie kupię, to Żartujesz wiesz jak sobie, to ale jest. chcesz No trzy ja nie figurki takie płacę z same, góry. czy jak? Znaczy wiesz, nie, ja nie płacę. Ja po prostu sobie rezerwuję preorderem do odbioru osobistego. Jeżeli A, gdzieś i nie później pod dostanę. koniec podejmiesz decyzję, na co bierzesz, tak? A jeżeli ktoś będzie chciał, to mu odstąpię, też dostanie. Wiesz? A figurka fenomenalna w wersji kolekcjonerskiej jest, to też polecam uwadze, bo jest taka, nie wiem, czy widziałeś, koleś na takiej latarni walczy z zombiakami, to latarnia ma do włączenia na ultrafiolecie, więc wiesz, fantastyczne. To jest sporo gadżetów, jak to, no, tak jak Cyberpunk, świetne wydanie za świetne pieniądze, więc dla fana rzecz obowiązkowa. Ja polecam wam na koniec, obejrzyjcie gameplay, ten 8-minutowy, sam trailer robi robotę. I ja się jaram, znowu się jaram, wiesz, bo bałem się, że ta gra po prostu umrze gdzieś. Znaczy nie umrze, ale jednak to będzie przerost formy nad treścią. To jest chyba takie podsumowanie tego, co się działo, nie? Ale teraz mam wrażenie, że po tym. Ty widziałeś w ogóle ten event, czy nie? Bo ja oglądałem na żywo. Chyba nie. Zrobili to, wiesz, jak CD Projekt, czyli wiesz, jakieś fajne studio, masa ludzi, wywiady, rozmowy z tymi zdewami i właśnie po przetykane gameplayem i pokazówką, więc A fantastycznie. przypomnij mi, co się stało, co się działo w tym gameplayu, bo coś mi świta, ale nie jestem na 100% pewien. No tam, ale mówisz o Dying Light 2, czy w ogóle o Idei Tak, Dying? tak, tak, tak. Tak, nie, Bo daj na chyba. No, Dying no, Light 2 czego na to, no to gameplayu? wiesz co, no jakieś bieganie po dachach, skakanie, siekanie zombiaków, Okej. tam walka Czyli z samo co frakcjami. zawsze. Tak, oczywiście, no. Dobra, skończmy ten temat, bo ja się jaram, fajnie, że pokazali, fajnie, że to wyszło, nie? Mam nadzieję, że będą teraz to promować już coraz bardziej i chodźmy dalej. Teraz będzie dwa słowa, Dobra. możesz ty opowiedzieć, tak? Bo gadaliśmy tę chwilę na Aha Super, ale Horizon 2 Forbidden West to był pokaz na State of Play. Sony zrobiło pokaz tylko jednej gry, właśnie tej. I jak to odebrałeś? No. Nie, no, możemy odpowiadać o takich rzeczach, o których wszyscy mniej więcej wiedzą, że Horizon 2 będzie super mega killer app, który zjada wszystko. Jest to też przedstawiciel takiej typowej Sony The Game, który w porównaniu do jedynki ma wszystkiego trochę więcej. Do tego, tak jakby, wydaje mi się, że dosyć mądrze czerpie gameplayowo z najlepszych produkcji ostatnich lat, czyli z Zeldy bierze ten spadachron, urozmaica Hack linkę z Dying Light, przeciwników. załóżmy. No, tak, czyli to jest jakby bigger, better, more More bigas. badass. Tak, more badass. Nie Natomiast more bigas. no, proszę być, niech to będzie bigas. Słuchaj, może bigot, tak po polsku. More, jak? Natomiast... Bigger, better, bigos? tak Mam jest. już nazwę odcinka, czekaj, muszę. Masz nazwę.
Słuchaj, Bartek, jego bon moty i natomiast. żarty sypane z rękawa. Słuchaj, no i wytrąciłeś mnie teraz z równowagi. Przepraszam. Słuchaj, znaczy właściwie z wątku. To, co chciałem powiedzieć, a ciągle mówisz to, co chciałem powiedzieć. W jedynce bardzo mi się podobała fabuła. Powtórzę się, ale Tak, bo zapamiętałem gadamy o tym, ją nie? Że bardzo. fenomenalna, fenomenalna fabuła. Tak, jest bardzo niby prosta, ale dojrzała, fajna, dobrze napisana, z dobrym pacingiem. Pamiętam, że naprawdę z zaciekawieniem obserwowałem jej rozwój i czytałem i jakby cieszyłem się, w jaki sposób jakby gra podaje mi coraz to nowe informacje odnośnie Ale wiesz, co było tego, ciekawe, co się że ja stało z na przykład mi ludzie, cywilizacją. wiesz, co mnie na przykład ciekawi, że w grach typu Mass Effect mi się nie chce czytać tych wszystkich pantopów, notatników, a w takim Horizonie szukałem tych informacji, żeby dowiedzieć, co się stało przed tą katastrofą, nie? Pokazaną jakby przed apokalipsą w zasadzie, nie? Tego świata. To było super. Tak? Oni potrafią jakby fabułę poprowadzić, chociaż po Killzone nie wierzyłem w ich umiejętności, ale super, no. No, Tylko się także cieszyć. wydaje mi się, że jakby odnośnie samej dwójki, Kolejna gra do tam zakupu konsoli, jakby no. nie ma w ogóle, bez dwóch zdań, będzie gameplayowo będzie to rewelacja. Graficznie to będzie top notch. I wydaje mi się, że fabuła też będzie mega, także no cóż, czekamy, super. No, aha, super, no, można by rzec, prawda? Ale nic dodać, nic ująć, ja też nie będę tu więcej dodawał, bo tak A jak powiedziałeś, o każdy. God of War będziemy rozmawiali i o jakby będziemy No, ja rozmawiali tylko o stopie, bo zapisałem. Możesz opowiedzieć się, natomiast sobie tylko zanotowałem, że God of War Ragnarok oficjalnie ma mieć premierę w 2022. Znaczy, dla mnie to w ogóle nic niespodziewanego. No, skoro pokazują teasera gry, wiesz, na premierę konsoli PS5 bez konkretów, no to wiadomo, że to nie wyjdzie w tym samym roku. Nie, no, nie wiem, kto się spodziewał, że wyjdzie. Chyba ktoś, kto nie śledzi branży, bo nie zna się na robieniu gier. Ale powiedz ty o tym, co się wydarzyło, nie? Z Cory Tak, no ja Balrogiem. chciałem to zrobić jakby płynne przejście odnośnie konsolowego bigosu, ale bigosu rozumianego jako zamieszanie i jako shitstorm. W kontrze do jakby zapewnień Sony, że wierzymy w generację PlayStation 5 z tą konsolą, którą powinieneś mieć, żeby grać w najnowsze tytuły. Musisz ją mieć, musisz kupić, musisz przepłacić, ponieważ to jest następna generacja, a to, co było kiedyś, odcinamy się od tego i najnowsze technologie już będą, jakby te najnowsze gameplayowe rozwiązania będą tylko na nowej konsoli. No i jakby mija już trochę czasu, no i okazuje się, że gry, które były zapowiedziane wcześniej na PS5, po pierwsze będą pojawiały się też na PS4, co ja osobiście uważam, że jest jak najbardziej dla graczy Ciągnie w dół, ale ciągnie trochę fora. w dół, trochę ciągnie w dół, jakby no właśnie to, co mówisz, że chęć kupienia nowej konsoli, no bo kiedyś tak nie było, nie miałeś Xboxa, To jest skoku na ciągle, tego. chodzi o to, że jakby ta kwestia dotycząca, czy nowa generacja, czy gry z nowej generacji, czy też jakby te najnowsze części, które są jednocześnie portowane na stare, czy ciągną je w dół, tak? No, zakładam, że taki Rift Apart na czwórkę nie wyjdzie i nie wyszedłby, To ale jest X gdyby na piątkę, tak. nagle. No tak, ale gdyby jakieś tam kluczowe rzeczy z gameplayu były wycięte, aby był na czwórkę, no to byłoby akurat słabe. No dobra, zamykając wątek. I Horizon na PS4, i God of War, który jest przesunięty, co było oczywiście jasne. To są jakby kolejne argumenty za tym, że jak zawsze miałem rację i PlayStation 5 na razie nie potrzebuję. To tylko tyle. Okej. Okay. Ja się akurat cieszę, że wychodzi Ratchet, sobie pogram. No, pewnie wpadnie zobaczyć i zmienić zdanie. No dobra, Tak, ja lećmy myślę, że to dalej. jest jakby świetny. Ja tylko już od razu na wizji i na foni wpraszam się z dziećmi do ciebie na Ratcheta. Zapraszam. Oczywiście. Jesteśmy wszyscy zaszczepieni, proszę bardzo, zapraszam. Chata otwarta. No. No dobra, słuchaj, ostatni pokaz, jaki był, to Ubisoft pokazał w końcu gameplay z Far Cry'a 6. Ja nie wiem, czy się w ogóle interesujesz Far Cry'em serią. Akurat ja Bardzo jestem się wielkim. interesuję. Świetnie, bo ja też jestem wielkim fanem, szczególnie części czwartej, piątej, ostatniej i co prawda New Dawn, ten jakby samodzielny dodatek, czy też taka kontynuacja Far Cry'a piątki, był dosyć dziwny, bo tam sporo nieprzemyślanych rzeczy zostało wprowadzonych, jak między innymi, wiesz, stopniowanie przeciwników trochę jak w Division, że trzeba było mieć mocniejsze bronie, trochę pod parametry robione wszystko, co zupełnie mi się kłóciło z wizją Far Cry'a, gdzie jednak jest, wiesz, radosna rozwałka w rytm fajnej muzy, nie, przy fajnych karabinach i szalonych pomysłach.
Natomiast widać, że w szóstce wracają jakby do tego, tylko wiesz co, mam wrażenie po tym pokazie, że to jest takie trochę infantylne, takie połączenie makareny z kubańskimi klimatami, o tak bym określił, nie? Tego Far Cry'a szóstego, no bo to jest taka idea trochę chyba. Celnie, celnie. Pseudo Havana, gdzie mamy dyktatora, który nazywa się, zapisałem sobie, Anton Castillo, nie? I gra go Giancarlo Esposito, czyli znany aktor z Breaking Bad. On grał Gustavo Fringa, tak. Grał. I teraz jest znanym bardzo, bo gra wielkiego Grand Moffa Imperium w Mandalorianie, nie? Bo w pierwszym sezonie przynajmniej go widziałem. I to mnie cieszy, tak? No bo to będzie fajna postać, tylko znałem, że się znowu będzie na początku, na końcu, tak jak w poprzednich Far Cryach, nie? Że wiesz, że te postacie się pojawią. No jest taka obawa niestety. No ale co, no wcielamy się jakiegoś rebelianta, który ma wyzwolić stolicę i kraj będący chyba istną kopią Hawany i Kuby. Tyle można o tym powiedzieć. Wygląda, wiesz, jak Far Cry, no fajna sieka, fajne kolory, właśnie makarena, trochę jak Just Cause. O, wiesz, jak ostatni Just Cause, taki klimat jest trochę tropikalnego państewka, po którym sobie śmigamy, fajny sandbox, masa broni, masa kosmicznych pomysłów. I my kupili jak zwykle, wiesz. Jak Far Cry. Lubię, tak, wyjdzie. To jest jedna z tych gier, na którą już obok Dying Light'a czekam w tym roku i Horizona, nie? Takie top 3, które wiem, że będzie świetnie się grało i będę się cieszył, że mam nową konsolę, w sensie ostatniej generacji, nie? I fajnie, to... Ja tylko mogę powiedzieć, że co do jakby walorów samego Far Cry'a i tam geniuszów gameplayu nie oczekujemy, jak we wszystkich innych, jak w większości gier Ubi. Natomiast to jest jakby gra, która jakby, to jest jak Coca-Cola, która albo nie wiem, napój gazowany, albo dobry burger, albo Bigos z ulubionej restauracji, który trzyma bardzo wysoki poziom. Wiadomo, że jest to jakby produkt nieco toksyczny, może trochę nudny, mało ambitny, on jakby nie spowoduje, że nasz mózg tutaj urośnie o 50% po przejściu tej gry, ale na pewno dostarczy oczekiwanej rozrywki i będzie się fajnie strzelało. I radość. Także radość, tak. Far Cry, mega. Jak wszystkie te najnowsze części tam od przyszedłem, niestety nie skończyłem nigdy na Xboxie 360 tej futurystycznej. Chociaż podchodzimy... Blood Dragon fantastyczny jest. No. O Jezus, no. I to jest chyba, to jest jakby mój wielki ból, bo pograłem tylko tam trochę na początku i to jest gra, która w ogóle tak fajnie... No to są IT-sy w piłce, nie? Wiesz, no, to jest po prostu bardzo... To na pewno jest bardzo dobra gra, ale niestety gdzieś tam ją przeoczyłem. No i w tego Primala też nie grałem i w ten dodatek do piątki też nie grałem, ale te kluczowe, duże części... Tak i tak jak wspominałem, będzie świetnie, czekamy. Super, ja też. Chociaż, słuchaj, poczekaj, no, chociaż piesek, tak? Chociaż piesek z... Na wózku? Z taczką zamiast tylnych nóg, to już jest trochę zbyt infantylne. Och. No makarena i kubańskie jest, my i tego się trzymajmy. O. No, boję się trochę tego kierunku takiego zbyt... Ale wiesz, że możesz w Stanach kupić kolekcjonerkę z tym pieskiem. Ameryka, no, panie. Wolałbym jednak coś bardziej poważnego, no ale trudno. Nie, no w Europie wersja kolekcjonerka jest miotaczem płomieni, więc jest jeszcze fajniejsza, nie? Takim oczywiście o, to jest coś na poważnie. To wolę Far Cry'a na poważnie. Ja też. No dobrze, słuchaj, no to przechodzimy praktycznie do tematu głównego już za chwileczkę. Ja tylko chciałem podkreślić, że czerwiec chyba w życiu każdego gracza jest tym najważniejszym miesiącem, nie? Bo abstrahując od targów E3 zaczyna się coraz więcej konferencji. Ale co ciekawe, przez pandemię koronawirusa, przecież te targi przestały fizycznie istnieć i mamy teraz wszystko wirtualnie, w sensie w internecie. I to jest świetne, że w końcu nie musimy tam jechać, a tyle lat się wybieraliśmy, tylko mamy od razu dostęp do wszystkich konferencji największych graczy, nie? I akurat to mnie cieszy, bo mogę siedzieć w domu. Co prawda o różnych godzinach, na szczęście dla nas te konferencje, jak teraz przejdziemy się od wszystkich w normalnych godzinach wieczornych. I w ogóle, wiesz, zawsze wychodzi dużo fajnych gier i to mnie cieszy, nie, jako gracza, ten miesiąc, taki pierwszy porządny letni miesiąc, nie, że wchodzisz, wiesz, co się dzieje, masz zajawkę, masz gry nowe, masz i wychodzą nowe gry. I tak szybko chciałem przylecieć, wiesz, mówiąc o tym, był taki przydługi wstęp do tego, że wychodzą nowe fajne gry, są premiery w czerwcu. I teraz oczywiście zaczniemy od Ratchet & Clank'a, który wychodzi 11 czerwca na PS5, czyli must have dla wszystkich 5 posiadaczy PS5, czy tam nie wiem ile ich jest w Polsce, no załóżmy kilkaset, nie? No, nie, trochę osób jest. Myślę, że każdy, kto gra, to jednak skupił PS5, żeby zmienić tego wyjca PS4 Pro, nie? Ja to pierwsze, co zrobiłem, to pozbyłem się PS4 Pro.
Zresztą i tak padł tam napęd i trzeba było wymienić pastę, więc tak czy siak nie chciałem tego złomu trzymać w domu. Ale wracając dalej, słuchaj, no wychodzi Ninja Gaiden Master Collection, czyli jak wiesz, jedna z najtrudniejszych gier na Xboxa OG i Xboxa, w zasadzie chyba tylko Xboxa OG nie był, nie? Ninja Gaiden 1 i 2. I tu wraz z trzecią częścią wychodzi kolekcja zremasterowana. Ja ci powiem, że poddałem się, grając w tą grę chyba parę godzin, nie potrafiąc zabić pierwszego bossa, więc to jest gra dla hardkorowców, nie wiem czy dla nas, tak szczerze. No. Nie wiem, grałeś? Ja jestem bardzo słaby z Ninja Gaiden, także... Ale jestem świadomy, istnieje. Ale doceniamy, tak. Tak jak Souls-like'ów nie tykam, tak Ninja Gaiden, wiesz, szanuję, fajnie, że jest, wiem, że ludzie kochają takie rzeczy, nie? Wychodzi, słuchaj, tak przy okazji nowa gra od Bandai Namco, Scarlet Nexus, nie wiem, czy o tym słyszałeś, taka japońszczyzna klasyczna. Jest demko na Microsoft Store do pobrania, jeszcze nie widziałem, więc nic ci nie powiem o tej grze, ale odnotować trzeba, nie? A czy to jest ekskluzyw na Xboxa? Nie, jesteś na Playaka chyba z tego, co ja. Okay, tylko demko na X-a chyba jest. A Green Hell wychodzi, o którym wspomniałem ci na początku, na Xboxa w tym miesiącu. I to jest chyba tylko Xbox PC, prawda? I słyszałem o tej grze, bo to jest ta polska firma, co mówię, że na giełdzie tam sobie jest i robią jakieś fajne rzeczy. Ale nic ci więcej o Green Hellu nie powiem, ale to jest jakiś survival taki, który bardzo chwalą, nie? Że chyba nieźle na PC ci to się... Tak, ja o Green Hellu wiem więcej z perspektywy giełdy. To jest jakby bardzo, bardzo dobry strzał ubiegłego roku. To jest spółka, która urosła 10 albo 12 razy przed premierą Green Hell. Spółka oczywiście nazywa się Creepy Jar. Bardzo solidna firma i solidna gra, która po prostu sprzedała się w dużej ilości egzemplarzy. Na pewno więcej niż oczekiwał rynek, plus jakby gameplayowo i recenzjami bardzo jakby stoi na wysokim poziomie. Także jakby premiera na konsole, super opcja. No dobra, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Kolejna firma, o której warto chyba też opowiedzieć w ogóle, prawda? Czyli City Interactive, tak? Tak, bo ja może też od razu znowu z perspektywy giełdowej dodam, że mam jakąś znikomą liczbę akcji tej spółeczki. Tak, i ona, kupiłem ją za jakieś gigantycznie duże pieniądze w okolicach chyba 3 zł i wydawało mi się, że jakby nigdy tego nie odrobię. A tu okazuje się, że spółka wspina się powolutku i już jest chyba na poziomie 2.1 albo 2.2. No, generalnie ale wiesz co, ma świetne sądzimsze recenzje. Się ale udało. Świetne... A czy wiesz, no Sniper Ghost Warrior 3 to była jedna z największych wtop, jakie branża widziałaś. Tam były cięcia, zwolnienia i brakowało pieniędzy z tego, co czytałem swego czasu, nie? Natomiast teraz dopiero wracają do życia, bo... No. Tak, no to nie ma co więcej mówić chyba. No Sniper Ghost Warrior Contract 2 wychodzi za chwilę, czy już wyszedł, ma pierwsze opinie, zbiera świetne, więc chyba o to chodziło. No, trzeba życzyć powodzenia firmy. Tak, nauczyli się robić tego snajpera, czyli było na początku ten pierwszy snajper, nie wiem czy pamiętasz, ale to była taka spółka, która była, szła web w web z... Takie krapowate gierki wydawali. Oni wydawali tak, chyba... Ale no przepraszam. Nie, mów, sorry. Snajper był bardzo krapowaty, ale sprzedał się w gigantycznej ilości egzemplarzy i wyniósł CI, tak? Na wyżyny. No i później dwójka, trójka to już jest jakby równie pochyła w dół. Natomiast ten kontrakt i kontrakt 2, jak widać, tutaj wracają do łask. Oczywiście trzeba też po drodze wspomnieć. Przypomnij mi, jak się nazywa ten Soul Calibur, nie Soul Calibur, tylko Demon's Souls Killer. Lords of the Fallen. Aha, to okej. Okay. No tak, zrobili, ale to była dosyć średnio dobra gra, w sensie dobrze oceniana, taki średniak porządnej klasy, nie? Średnio dobra. Miała być dwójka, ale jak zwykle... na poziomie średnio dobrym. Tak. No dobra, no ostatnia rzecz, którą sobie zanotowałem w czerwcu, godna uwagi, to jest Necromunda Hired Gun, mam zapisane. A wiesz, że to jest FPS ze świata Warhammera 40 tysięcy, czyli w ogóle nie moja bajka, ale ludzie się cieszą, że jest FPS, bo tam zawsze są jakieś takie izometryczne czy turowe strategie, nie, w tych Warhammerach. Warto wspomnieć, wydaje to Focus Entertainment, czy Focus Home, tak, jest coś takiego, nie? Nie wiem. Ale podoba mi się nazwa Necromunda. Tak, mi też. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do tematu głównego, czyli nasze typy, typowanie, jasnowidztwo, prekognicja, nazwijcie to jak chcecie, tego co zobaczymy za chwilę weekend na konferencjach naszych ulubionych twórców gier, graczy, co ja gadam, deweloperów, czyli na święcie graczy, na E3 2021.
Jak będziecie słuchać tego podcastu, to już 9 czerwca o 16 będziemy po pokazie Battlefielda 6, bo oficjalnie będzie ujawniona gra. W środę, dobrze mówię, 9 czerwca, to już jutro, okej. Okay. Nagrywamy to we wtorek, jak się już domyślacie. Czyli jutro o 16 Battlefield 6 będziemy wiedzieć. Wow. Tak, tak, bo właśnie ma być przede trzy pokaz samego trailera, ujawnienie gry, pewnie gameplay pokażę, mam nadzieję. Jestem bardzo ciekaw, bo dużo gadaliśmy o Battlefieldzie, nie będziemy o tym już rozmawiać i zobaczymy, nie? Jaką stronę idą. Oficjalnie wszystko zaczyna się w czwartek, 10 czerwca. O 20 jest tak zwany Kick of Life Summer Game Fest, które poprowadzi Jeff Knightley, nasz ulubiony pan Wodzirej, wielki przyjaciel Hideo Kojimy i tak dalej. Jestem zawsze i jestem wszędzie. Tak, dokładnie, nie? I są Doritosy, i jest Mountain Dew, i jakieś shity. Szczerze mówiąc, nawet się nie wczytywałem, co oni tam mają pokazywać. Mają być dużo gier trailerów, ale nie wiem od kogo i po co. Natomiast to, co mnie ciekawi, słuchaj, to jest 11 czerwca, piątek, bo o 18 zaczyna się tak zwany Netflix Geeked Week. I słuchaj, ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Okazuje się, że oni chcą opowiedzieć o wszystkich swoich najnowszych produkcjach. Zaczynają od Himena, czyli Masters of the Universe Revelation. Mają pokazać nowy sezon Umbrella Academy, ma być więcej o Sandmanie, o nowym Lucyferze, ma być Resident Evil pokazany ten serial, co wchodzi, ma być też Cowboy Bebop, ekranizacja, mają uchylić rąbka tajemnicy, no, nowy sezon Wiedźmina i Cuphead Show, co ciekawe, i parę innych tematów, nie? Więc mogą zrobić fajny event, powiem z punktu widzenia nas, którzy też konsumują dużo wytworów popkultury, nie? W postaci seriali, filmów i innych rzeczy. Czyli może faktycznie coś... się do game devu. Mam wrażenie, że trochę tak korzysta z tej okazji, że wszystkie oczy graczy będą skupione tam na E3 i może ten droga, nie? Tak naprawdę. Ale teraz dochodzimy do mięsa, nie? Bo o 21 mamy prezentację Koch. Prime Time robi tak zwaną prezentację. Koch Media to, jak wiecie, na przykład wydali Biomutanta, mają THQ, kupili w ogóle Nordic, coś tam jeszcze, coś przemianowali, są takim dosyć dużym, zrobili się wydawnictwem, czy też wydawcą, tak? I nawet ci teraz nie powiem, co oni ostatnio wydali z większych tytułów. Rust chyba wydali teraz pudełkowy, dzisiaj czy wczoraj. Widziałem Migdomi na Instagramie. No taki wiesz, to średnio dobre półka tytułów, tak zwane. Ja to nazywam zawsze ten może nie długi ogon, ale wiesz, ten druga liga, o, nie? I zobaczymy, co pokażą, nawet nie zapisałem sobie, czego można się spodziewać, ale sobota i niedziela to jest to, na co czekamy, bo tak, 12 czerwca w sobotę o 19 zaczyna się oficjalnie pre-show E3. Mają swoje gry pokazać Gearbox i 2K Games. Oczywiście 2K Games, jak się domyślasz, bo przecieki już są, nawet chyba potwierdzili, bo to są przecieki, już nawet nie pamiętam. No nie, pokażę oczywiście NBA 2K22, no bo co ma pokazać 2K Games, nie? Natomiast co ciekawe, ma się pojawić nowy spin-off serii Borderlands i to Ciebie zainteresuje. To ma się nazywać Wonderlands. Słyszę, a to mnie zainteresowałeś. No to słuchaj, no. No, wiemy tyle, że ma być spin-off serii Borderlands. Niektórzy mówią, że może będzie nowy Borderlands, ale byłoby za szybko, nie? Bo trzeba wspierać poprzednią trójeczkę, która ma 2 lata na rynku dopiero chyba. Mamy grać Tiny Tiną, która była chyba w dwójce bohaterów, tam jedną z bohaterek, z tego co pamiętam. Firaxis, czyli gra firma Sida Meiera, z tego co pamiętam, nie? Oni mają pokazać, słuchaj, roboczo nazwane XCOM z bohaterami Marvela, więc zakładam, że jakaś fajna strategia, wiesz, z uniwersum Marvela. To by było ciekawe, nie? Pod dowództwem Sida Meiera to może mieć sens. I co? Marvela i Disneya, ucieczka do przodu. No to by wyglądało, nie? No i mam słuchaj jeszcze zapisane, że kodowa nazwa projektu Vault. I to jest podobno wczesna faza rozwoju i zostało to opisane jak Cthulhu spotyka Saints Row. Od Hangar 13, czyli tych, co robili tą taką nieudaną mafię, chyba trójkę, nie? Ciekawy przeciek, no więc zobaczymy. No. Mam nadzieję, że mnie czymś zaskoczą, bo to jakoś tak strasznie mnie nie zaskoczyło, jakby to, czy dla mnie to, wiesz, Borderlands. Ja tylko Borderlands lubię jakby z szyldu Gearbox, nie? I 2K Games i tyle. Ale słuchaj, to jest o godzinie... Hangar 13 to nie jest... No oni Mafię 3 robili. Pamiętasz tą Mississippi ostatnio? Taka bardzo nieudana, nie? Dobrze, właśnie ten... ta gra, którą wspominałem, Lords of the Fallen, to też nie był Hangar 13? Deck 13. Niemcy Deck 13 robili. I oni mieli robić dwójkę. Dobra, przepraszam. Ja już skończyłem Słuchaj, ale tego samego dnia 21 mamy Ubisoft Forward i to jest ta jedna z dwóch konferencji, na których najbardziej czekam. No i słuchaj, oczywiście Ubisoft tym już nawet nie mówi o przeciekach, tylko potwierdził, co pokaże w sobotę o 21, więc jak się domyślasz. No tak, oczywiście. No mamy tak, pokaz Far Cry 6, których już dużo wiemy, zobaczymy, co nowego pokażą. Pokażą ten Rider.
Riders Republic, kojarzysz? Mam być jakiś taki dziwny massive multiplayer online, wiesz, jakiś każdy jeździ na jakichś dziwnych pojazdach, się gdzieś ścigają. Jakaś taka bzdura dla mnie, w ogóle mnie to nie interesuje. Okej, okay, nie wiem, nie wiem, może mają target albo zrobili sobie badania fokusowe, że ktoś to będzie grał, nie? Oczywiście pokażą dodatki do Assassina ostatniego Valhalla i coś do Rainbow Six Siege. Mają pokazać nowego Rainbow Six Quarantine. To jest jakiś... Wiesz co, ja w ogóle nie grałem w Rainbow Six Siege, nigdy nie grałem, więc nie wiem, czy to jest dodatek, czy to ma być coś samodzielnego. Jakby nie wnikam. Natomiast no, na razie nie ma nic, co by mnie zaskoczyło. Nie? Ja głośno się pytam, gdzie jest Splinter Cell, tak? To o tym dywagowałem chyba w 7 odcinku, nie, przepraszam, w 6, tam gdzie mówiłem o Japonii. Długo dywagowałem o tym i mówiłem, że w sumie jest patowa sytuacja, nie? Że Ubisoft z jednej strony chciałby chyba zrobić coś mając markę Splinter Cell, ale nie wie co zrobić, żeby zadowolić fanów, którzy chcą starego Splinter Cella, a Ubisoft chce być, wiesz, mieć nowoczesną grę z jakimiś mikropłatnościami, open worldem i tak dalej, nie? I to wszystko jest jakimś takim tybiu i oni nie wiedzą jak do tego podejść. No, w jakim skrócie posłuchacie tego odcinka 6, to się w miarę składa w całość, jak tam jeszcze uzupełnione wywiadem z prezesem Ubisoftu. Ale wiesz co, no, no, Beyond and Good and Evil 2, nie? Przynajmniej tu czekamy już tyle lat. No właśnie, o to się chciałem zapytać. Czy oni to pogrzebali, czy to się jeszcze robi? Nie. Czy po prostu Michel Ancel jak na białym koniu? Tak. Wiesz, Michel Ancel odszedł z Ubisoftu chyba w niesławie, tak mi się wydaje, żeśmy o tym kiedyś gadali, bo też był podejrzany o jakieś molestowanie seksualne, czy jeden mobbing w pracy, okay. Jeden pies, nie? I, no ale to był człowiek, który jednak wymyślił Raymana, Beyond Good and Evil i takie rzeczy i oni potem ten projekt dalej ciągną, no bo on jest też chyba w piekle deweloperskim, ile lat? No, ma, ja słyszę o tej grze, wiesz, no, zawsze. Właśnie. Jedyne co mieliśmy piękny trailer na E3 kiedyś tam i jakieś tam urywki gameplayu z designu, nie? No zobaczymy, no ja jestem ciekaw. Brakuje mi jeszcze, słuchaj, no nie wiem, no jakieś zaskoczenia, wiesz, no bo tak naprawdę mam słuchać o Mythic Quest, tym serialu, co z Apple robią, wiesz, o developingu gier, nie wiem, czy widziałeś, bardzo śmieszne, jest trochę jak Silicon Valley, trochę jak Halt & Catch Fire, trochę jak, wiesz, jest firma, która wydaje super online'ową grę, z tego żyją i tam masz takiego pisarza, który pisze scenariusze, taki pijak, który wie, zatrudnili go do pisania scenariusza, bo był kiedyś znanym takim, nie wiem, ala George Martin i bardzo śmieszny serial, obejrzyj i te Mythic Quest, nie? Krótkie 15 czy 20 minutowe odcinki, więc to się fajnie wygląda i to jest produkcja Ubisoftu i Apple, to jest ciekawe koop, nie? Tyle jeśli chodzi o, słuchaj, sobotę, czyli czekamy na Ubi, czekamy na 2K Games, natomiast w niedzielę dla nas, wielkich fanów Microsoftu i Xboxa, cały na biało wjeżdża Phil Spencer, no pewnie na czarno znając jego, ale generalnie wjeżdża na scenę i słuchaj, nie, no dobrze mówię, o 19 w niedzielę, 13 czerwca mamy Xbox and Bethesda Games Showcase i teraz posłuchaj, z jednej strony wchodzi Bethesda, jeżeli Bethesda pokaże tak, zacznijmy może od Bethesdy, bo będzie prosić, jeżeli oni pokażą Starfielda, a muszą pokazać, bo już przecieków jest dużo o tym projekcie, czyli nowe sci-fi RPG z ich stajni, jeżeli do tego wyjdzie Machine Games, ci odpowiedzialni, czy Machine Head Games, tak, dobrze mówię, ci od Wolfensteina, a oni pracują, wiesz, nad Indianem Jonesem grą oficjalnie teraz, nie? Bo zrobili sobie przerwę, podobno, i robią Indiana Jonesa nowego, bo już było potwierdzone info. Więc gdyby chociaż pokazali koncept, w jaką stronę chcą, myślałbym, był szczęśliwy. A jakby jeszcze wyjechali z Wolfensteinem trójką, powiedzieli, robimy, nie? Bo mamy, nie wiem, drugi zespół, to w ogóle, wiesz, to ja będę szczęśliwy. No to byłoby coś, żeby w ogóle, jak wiesz, kontynuować tę IP, która jakby odnosiło sukcesy i trójka na pewno by się dobrze sprzedawała, bo dwójka była rewelacyjna i dodatki tak samo. No Youngblood był trochę wypadkiem, nie? Ryzykowne. Tak, jak dodatkowo to jakby nie liczę tej gry jako coś jakby oficjalnego. To jest dla mnie taki jakby eksperyment spin-off. Abominacja, bardzo lubię to słowo ostatnio nadużywać, nie? A wiesz, to jeszcze przy okazji powiem, że dzisiaj widziałem screena ze zdjęć z Indiana Jonesa piątki. Widziałem, w maseczkach, tak. Harrisona Forda. No, ma chyba 75 lat, więc nie jest... Chyba... karkołomny pomysł. W ogóle nie wiem, czy to będzie. Czy to, no ja wierzę, czy to wiesz, dobry pomysł, żeby. Ja chcę zdobyć ciągnąć 5 jeszcze i będę szczęśliwy, nie? Tak naprawdę. No dobra. Czwórka nie przyszedłem. Tam poza pierwszą sceną, gdzie przeżył wybuch nuklearny schowany w lodówce, to reszta była w miarę okej, poza Tarzanem i Shiwą Labów. Okej. Słuchaj, to co, z Bethesdy coś jeszcze wyciągniemy? Ja myślę, że. Arkane, przepraszam cię, ale Arkane ma, znaczy twoje na zdrowie, tak? Arkane ma pokazać przecież Deathloopa oczywiście, który wychodzi we wrześniu, więc na pewno będzie na tej prezentacji, nie? Więc ja chętnie się dowiem więcej o mechanice tej gry, o tym wszystkim, bo ja... To jest trochę taki Dishonored z ganami, nie? Tak już gadaliśmy o tym kiedyś. No dobra, a sam Xbox, to jest dla mnie w ogóle typowanie, co pokaże Microsoft Studios, nie? Jak wyjdzie Phil Spencer, powie, mamy dla was, po pierwsze, czy twoim zdaniem
To jest ten moment, żeby on pokazał, wyciągnął te asy z rękawa i powiedział, to są nasze gry AAA na Xboxa Series X i których nie wiecie, że robimy. Nie? No bo wiemy, że robią, tam jest 17 studiów chyba, tak? No tak, no, bo potrzebne jest więcej gameplayów i jakby takich gier, które pokażą, że na X-a rzeczywiście będą jakieś ekskluzywy. Być może to jest okazja, żeby dopiec konkurencji i pokazać gry, które są robione tylko na nową generację. Jeszcze warto wspomnieć, że Xbox ma także tańszą S-kę, która jakby też jest nową generacją, a przez niższą barierę wejścia też może dobić większą liczbę. No jest dwa razy tańsza, nie? Od Microsoftu. Zgadza się. No ja czekam na, znaczy jestem ciekawy, czy... No właśnie, twoje typy. Czy kupią jakieś nowe, duże studio, bo widziałem dzisiaj na Twitterze takie zapowiedzi, że jest to bardzo prawdopodobne, że w ręce Microsoftu dostało się nowe, duże studio i będzie to niespodzianka. Oczywiście nie będzie to taki zakup, który będzie można... Ale myślisz, że polskie studio? Ale to będzie polskie coś dużego. Polskie studio, zagraniczne? Nie wiem, no tym jakby o zakupie Techlandu mówi się od dłuższego czasu. Czy też, nie wiem, jakiegoś innego polskiego studia, no ale Techland jest jedynym takim typem, który spełnia założenia zakupowe Microsoftu, tak? Czyli jakby jest doświadczony, jest duży, ma ciekawe marki w portfolio, jednocześnie nie jest na giełdzie, także... Łatwo przeprowadzić transakcję. Tak, ale z drugiej strony pan prezes Marchewka podobno ma ambicje, żeby wejść na giełdę. Też jakby podobno są jakby prowadzone przygotowania w tym kierunku i jakby aby porównywać się bezpośrednio z największymi, oczywiście z CD Projektem, Playwayem i tak dalej. Także bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe. Obydwie sytuacje są dla mnie ok, tak? Zarówno Techland na giełdzie, jak i Techland w Microsoftie. True. Wiesz co, moje typy natomiast są takie, że chciałbym w końcu zobaczyć prawidłowy pokaz Halo Infinite, bo wiesz, że czekam, o tym gadaliśmy przy historii Halo w poprzednim odcinku, nie? Że no wiem, wiem, ty lubisz te kolorowe laserki. Strasznie, ale dzisiejsze ploty mnie trochę zmartwiły, bo donosiciele donoszą, że tak się wyrażę, że jednak poprawili grafikę, ale nie na tyle, na ile by się spodziewał gracz, że to będzie uderzenie nowej generacji. No okej, okay, no. Oby, wiesz, wygrali gameplayem, historią, będzie okej. Okay. Perfect Dark Zero, nie Zero, Perfect Dark, tak? Bo przecież to nowe super studio Initiative robi Perfect Dark, a niech coś pokażą, kawałek gameplaya, nie ten jakiś filmik z rendera. Chciałbym zobaczyć Gears of 6, zajawkę, trailer, wiesz, cokolwiek, teaser nawet, nie, ale że robią, a i coś fajnego, nie? Chyba nie mam czas na teaser na pewno, gameplay nie, ale teaser na z nowych Gearsów jak najbardziej. Znaczy teaser to nie problem, logo i napis, nie? Ale tak, chyba, że wiesz, no, postacie jakieś sceny z gry byłoby super. Natomiast co jeszcze? No wiem, że Obsidian musi pokazać parę nowych tytułów, bo nie robią. Jestem ciekaw, mają jakiegoś super RPGa. Chyba nawet nie wiem, co bym chciał więcej zobaczyć od Microsoftu, wiesz, tak szczerze. I chciałem, żeby mnie zaskoczył Phil Spencer, ale nie tylko, bo on zawsze gada, że jest super, mają dużo rzeczy, a potem tak de facto nie ma nic. Nie? I jakby siedzimy w tym Game Passie i gramy, wiesz, multiplatformy, nie? Wiesz co, ja nawet, wiesz co, abstrahując od gier i od softu, to mam nadzieję, że będą pokazane jakieś nowe hardware'owe rzeczy, tak, że być może jakieś nowe feature'y, które będą udostępnione w Xboxie, albo być może jakieś nowe peryferia. Wyobraź sobie ten zapowiadany mariaż z Oculusem, że jest podpisana umowa i teraz VR będzie też na Oculusie. Od razu wchodzą jakieś gry, które są dostępne, nie wiem, od jutra albo za w jakimś nieodległym terminie. I wiesz, i to może się okazać, że to jest taki jakby kop w bok PlayStation i VR, które oni już pokazali, ale to jest wszystko. To było ciekawe w sumie to, co mówisz, no w ogóle dla mnie Xbox z Oculusem, wiesz, dwie amerykańskie korporacje, które łączą siły, Facebook nie będzie robił przecież własnej konsoli, a Xbox nie ma co robić własnej wersji VR-u, ponieważ jest to bardzo trudny kawałek chleba. Idealne połączenie, symbioza, tak jak my w Starym Graczu i aha, super, także mam nadzieję, że to jest... To brzmi jak Bigos. Tak, i słuchaj, ja wtedy tego Oculusa, nawet dwójeczkę, Oculusa Questa dwójeczkę. Trójeczkę obiecałeś kupić. Brał w ciemno.
Także jak od Microsoftu oczekuję jakichś fajnych feature'ów w systemie operacyjnym, jakichś A fajnych ja software'ów. zagraczy, jakaś odpowiedź, zobacz, tak jak Sony pojechało z tym Discordem, to może jak Microsoft będzie miał jakąś tutaj niespodziankę, why not? Tak, Mixer 2, który kupię, uwalam potem, no. A słuchaj, a jeszcze może być nowa wersja tego Xbox kontrolera Elite'a, co nie? No bo już od A, dłuższego tak, masz czasu... rację. Trójeczka, tak, powinien być. To jest chyba, no, to jest chyba ten moment na nowy kontroler. Nie zdziwię się, wiesz, jakoś jak to pokażą. To co, Tak, to tyle mamy o słuchawki, Microsoftie? które... Ja tylko dodam, że mamy słuchawki, które są wycenione Chcesz na kupić, wiem. $99, z tego co pamiętam. Nie, ja już kupiłem, wiesz, coś innego, więc No wiem, nie wiem. muszę, Ale to jest z logo Microsoftu, no. No, Windowsa konkretnie. O tym będę jeszcze opowiadał. Także jak nie zawsze jarę hardware, może Microsoft coś pokaże fajnego. Super, tego się trzymajmy o 19, tak? W niedzielę ja będę na żywo oglądał, Tak, bo na niedziela. Xboxie i wielkim TV Po stream, no to jest zawsze kościele, takie święto. popcorn. Kto chodzi do Oglądamy. kościoła dzisiaj? Słuchaj, dobra, No tak się wyobraź sobie, mówi że po zaraz... kościele. Tak, po konferencji Xboxa jest Square Enix o 9:15 wieczorem i też będę oglądał, dlatego że wiesz co, strasznie trzymam kciuki, żeby Eidos Montreal pokazał swój nowy projekt, bo albo jest to Deus Ex, albo Tomb Raider, przynajmniej tak zakładam, chociaż źródła mówią przecieki, że chodzi o nowy projekt z Marvela, czyli Guardians of the Galaxy, Strażnicy Galaktyki, że właśnie Eidos Montreal to robi po nieudanym... Przecież to Crystal Dynamics robił Avengersów, przepraszam, pomyliło mi się z Eidosem Montrealem, a Tak. Eidos Mon... Tak, więc... Chociaż szansa nowego Tomb Raidera Deus Exa jest mała, nie? Bo Deus Ex ostatni tak dobrze się nie sprzedał, a Tomb Raider jakby zamknęli trylogię, musieliby coś... No... Wydaje mi się, że to będzie ten Guardians of the Galaxy. Zobaczymy, poczekamy. Na Ale pewno Deus Final Ex, Fantasy... słuchaj, no wiesz, po tym jak... Pamiętaj, że w momencie, w którym jakby była pompa na Cyberpunka, to Deus Ex był taką decyzją No masz biznesową, rację. która mogła zostać podjęta. A to jest w ogóle świetna marka. Mogli, wiesz, wyciągnąć No tak, bo jeżeli pięść CD z Projekt drugi. zbudował cały hype na Cyberpunka i zrobili marketing, to oni już nie muszą nawet robić marketingu, a mają fajne zaplecze, o wiele lepsze od Cyberpunka, patrząc z punktu widzenia jakby historii marki, nie? I settingu, moim zdaniem. Jest bardziej cyberpunkowy niż Cyberpunk. No, taka No, prawda. także... Tak, także Słuchaj, Deus fajnie. Ex Tak. brzmi logicznie. Chciałbym, bo to, wiesz, dwójka się urywa cliffhangerem, znaczy ten Mankind Divided, ostatnia część i to było straszne, nie? Oby, ja będę szczęśliwy. No i Final Fantasy XVI oczywiście, wiesz, pokażę jak zwykle, no bo to zaraz wychodzi chyba w tym roku, nie wiem, strzelam, nie pamiętam. I szczerze nie mam jakichś większych oczekiwań po, wiesz, po Square Enix, no bo IO od nich odeszło, się wykupiło, oni robią swój projekt. Ci od Hitmana, nie? IO Studios. Oni przecież odeszli, Tak, tak, wykupili tak. się, czy odkupili się, A co tak? oni robią? Wykupili się. Oni robią nowy projekt z Jamesa Bonda, ogłosili teraz, i bo ostatnio Właśnie, Hitmana okej, było. dokładnie. I to jest super, chciałbym to zobaczyć, może na E3 się coś przewinie, może coś pokażą, tylko nie wiem gdzie ich szukać, nie? Jeśli chodzi o pokazy. Wiesz co, i tyle, no bo o 23 jeszcze jest Warner Bros. Games, ale oni mają, słuchaj, Back 4 Blood wypuścić, taką, wiesz, duchowy spadkobierca Left 4 Dead, taki strzelaniny kooperacyjny z zombiakami. Poza tym chyba Tak. robią coś z tym z mityczną Dużego grają o sukcesu. Supermanie, tak? Coś Rocksteady coś robi chyba z nimi, nie? Bo oni zawsze Batmany trzypali i podobno są ploty, że Supermana robią, ale to są ploty od dawna, więc zobaczymy. Tyle, wiesz, bo Wydaje potem mi się, tak, że potem Warner mamy może gdzieś... mieć swoje problemy. Jako dodam, że Warner może mieć swoje wewnętrzne problemy w związku z mariażem Discovery z Warnerem, tak? Czy też AT&T, już nie pamiętam dokładnie, natomiast tam te dwie spółki WMD, się Weapon of Mass połączyły. Destruction ich nazywają, czyli Warner Media Discovery, tak. No, Tylko dokładnie. zapamiętałem to, tak. Okej, okay, no tak, na Ale te pewno nowe to może coś... Batmany, te, bo chyba są dwa Trzy Batmany są. no to trzy. Ostatni Arkham świat, Knight jest jakiś nie. ostatni, tak. Nie, ale chodzi mi o te nowe Swags Gotham City, tak? Nie, no jest Batman Arkham Asylum, potem jest Arkham City i Arkham Knight. Nie, mówię o tych Trzy tam. nowych, mówię o tych nowych, na tych nowych Batmanach. No trzy ostatnie Batmany, takie duże, no, tytuły. Dobra, nie porozumiemy się. Od Rocksteady, okej. Okay. Tak, mówisz od Tak, Rocksteady, a ja aha. mówię o tych nowych. Jakie są Nie, nowe? ale te nowe, nie Batmany, no jest Gothic, już nie pamiętam, no w otwartym świecie z tymi wszystkimi bohaterami z DC. No wiem o czym mówisz. Okej. No dobra. Dobra, dalej.
Wiesz co, na potem mamy PC Gaming Show, Future Game Show, jakieś takie rzeczy, w ogóle mnie to nie interesuje. W poniedziałek jest ciekawy, bo o 17 jakieś, wiesz, kolejny pre-show E3, gdzie będą cały dzień leciały prezentacje film takich jak Take-Two Interactive, wiesz, Capcom ma coś pokazywać, może Konami, Verizon, czyli wiesz, ta mniejsza liga dzisiaj wydawców. Właśnie, ja się zastanawiam, co z Konami, nie? Bo są ploty, że Metal Gear i Silent Hill mają gdzieś trafić, pójść, to może a propos Microsoftu się dogadali, żeby coś wypuścić, chociaż Konami chyba nie jest firmą, która sprzedaje jednej firmie licencję. Chociaż Metal Gear w zasadzie był eksem, nie, na plejaka. Nie, możemy spekulować, ale chciałbym coś zobaczyć z tych tematów. No i ostatnia rzecz, która mnie interesuje, 15 czerwca we wtorek jest Nintendo Direct, 3 godziny, co? Tutaj zapisałem, jak patrzę, następnie 3 godziny Nintendo Treehouse Live, nieistotne. W każdym razie na pewno pokaz Nintendo będzie o tyle ciekawy, że może Zelda nową pokażą, bo jest tam Breath of the Wild 2, na którą wszyscy czekają, ja też czekam. I że pokazali jakieś fajne gry, nie? Na Switcha, które... I plota jest, że pokażą Switcha Pro, nie? No bo to coraz jakby bardziej podkreślają, no właśnie, że to ma być OLEDowy ekran, wsparcie może nawet 4K na wyjściu do telewizora i tak dalej. To już jest całkiem fajna. Sam Switch jest fajną konsolą, nie? Bo ja używam sobie, gram w te wszystkie indyki, jak gadałem i odkryłem, że do tego mi służy idealnie. Przeważnie mówię, w łóżko na handheldzie, a czasem go dokuję, jak chcę sobie coś zobaczyć fajniej. Okej, wiesz, no Nintendo było zawsze skroczyło swoją drogą, nie? Oni nie patrzyli na nikogo, nie? My tu gramy na PS5, na XSX, a oni mają, wiesz, Switcha, który ledwo działa w porównaniu, nie wiem, czym, nawet z PS4, nie? Nie wiem, co mogę więcej. Ja tylko powiem, że Switcha zawsze bardzo chciałem mieć, ale to jednak nie była konsola dla mnie, natomiast strasznie podoba się moim dzieciom. Znajomi mają i ta nowa wersja, która byłaby silniejsza i ten OLED, to byłaby naprawdę, to byłby dobry news, który być może skłoniłby mnie do zakupu. Także super, też w ogóle zobaczymy, czekam na Pro. No i słuchaj, zapisałem sobie jeszcze, że 22 lipca, czyli za miesiąc, jest EA Play Live, bo oni mają w ramach ten Summer Games Festival swój pokaz. Już nie na E3, tylko za miesiąc, wiesz, pod koniec lipca. Nie wiem, jaki to ma sens biznesowy w środku wakacji, ale spokojnie. Mogliby, wiesz, jako EA wyjść teraz, pokazać fajne rzeczy, nie, na E3, no ale... No, no i PlayStation, nie? To jest jakby duży, jeden z dużych nieobecnych, którego po prostu brakuje na tym evencie, no. Ale z drugiej strony, co oni by mieli pokazać? Horizon pokazał, ja raczej by wydawał. Nie ma, tak? I PlayStation wszystko już pokazało, no. Tak, wydają dwa duże blockbustery, teraz oni są ustawieni, konsole nie nadążają z produkcją, wiadomo dlaczego, ludzie chcą kupić, po co tu w sumie inwestować kasę w marketing kolejny. Tyle na E3, nie wiem, masz jeszcze jakieś ten, coś byś chciał na E3 zobaczyć, coś sobie życzysz, czy tak po prostu jak zawsze, że fajne święto dwudniowe i tyle, no. Nie, przede wszystkim rewelacyjne święto, już nie mogę się doczekać tego czasu, tak, który dla mnie jest równoznaczny z takim growym Bożym Narodzeniem. To po prostu będzie ekscytujący tydzień, kiedy codziennie będą nowe trailery, będzie można z popcornem usiąść przed telewizorem i oglądać streamy. Tylko rób notatki, to wiesz, potem sobie omówimy. Dwa tygodnie będzie post E3 odcinek, tak. No dobrze, skończyliśmy temat E3 i przechodzimy do tematu głównego, więc w miarę czasowo jest nieźle, prawie godzina jak zawsze, do ostatniego tematu pewnie, wiesz, pół godziny nam zajmie, mam nadzieję, czyli będzie półtorej godziny, klasycznie, nie? No dobra, słuchajcie, to co zapowiedziałem na początku, to chcemy taki, jak nazwa podcastu zobowiązuje, czyli stary gracz, wrócić trochę do wspomnień nas, czyli starych graczy, do tych najważniejszych, najlepszych tytułów gier, które nas ukształtowały jako graczy i o których często myślimy, wspominamy i też może chociażby w paru, wiesz, może nie w paru zdaniach, ale w skrócie jakby powiedzieć, umotywować to, dlaczego akurat ten tytuł był dla nas ważny. Nie chcę teraz robić kolejnego godzinnego, wiesz, odcinka o tym, dlaczego na Atari grałem w Robo i Bruce'a Lee i jak to na mnie wpłynęło, nie? I lecieć przez całą historię gier, bo byśmy tu siedzieli 5 godzin chyba do rana, nie? Jeszcze by trzeba było po flaszkę skoczyć, żeby to przeżyć. Ale myślę, że możemy tak pokrótce jakby złapać, wiesz, ten temat. Może. Bartek mi tu strollował, bo właśnie mi napisał na komunikatorze, że może jednak ten temat przełożymy, wiecie. Przełożymy następny odcinek i faktycznie warto by było wypuścić taki krótki, godzinny odcinek, nie? Teraz, no w sumie. No właśnie, wtedy będziemy wyspani, będziemy mieli nowe wideo, bo teraz już mamy 54, to jest montaż. Ja się wtedy lepiej przygotuję, bo trochę jestem dzisiaj dętka. To może jest dobry pomysł, słuchaj, no. Pamiętaj, że może częściej, ale no, tak żeby tutaj słuchaczy nie zanudzić. Rozważ.
Nie, myślę, że słusznie prawisz, bo faktycznie zróbmy sobie ten 10. odcinek taki godzinny i łatwiej będzie go przekazać do montażu i na nim popracować niż na takim behemocie 1,5-2-godzinnym. A potem faktycznie możemy sobie dalej kręcić te nasze 1,5-godzinne dywagacje, rozmowy, dygresje i inne bigosy z kiełbasami i laserami. No tak, 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 to tak tak zróbmy myślę, że sobie. wiesz, że temat najlepszej, najważniejszej gry wideo to jest w ogóle, wiesz, To jest to jest dwugodzinna bomba, przekrojówka, masz no. rację. To ten temat No, jest to jak mamy, fajny. wiesz, pojechać, jeszcze wstawimy jakieś fajne żarty i historie, wiesz, indywidualne, wspominki, to wiesz, i to może potrwać. Czyli musimy zrobić tak. Na pewno przyszły odcinek pogadamy o tym, co było na E3 z fajnych rzeczy, i potem od razu przejdziemy do tego tematu, mi się wydaje. Albo w ogóle zrobimy kolejny odcinek tylko o tym, nie? No bo to mi się wydaje, że potrzebujesz dużo No, czasu. Do, spoko. zastanowimy się, tak? Nagrywanie to sama frajda, także. A możemy nagrać dwa pod rząd. No dobra, to korzystając z okazji, zostało nam do pełnej godziny parę dobrych minut. To ja wam polecę fajną grę na koniec. Nie wiem, czy znacie tytuł Hunt Down. To jest pixelartowa, nawet nie pixelartowa, to jest taka 16-bitowa, wzorowana na platformówkach 16-bitowych strzelanina, rodem z Super Nintendo czy z Sega Mega Drive. Ja to ostatnio kupiłem na Nintendo Switcha. No, wspaniały powrót do takiej retro gier, do przyszłości, gdzie faktycznie jednym zmartwieniem było, wiesz, jak przejść grę, w której ciągle biegniesz w prawo, strzelasz, walczysz z hordą przeciwników, skaczesz po platformach. Niesamowity klimat 80s-ów, bo gra jest osadzona w takiej przyszłości cyberpunkowej z punktu widzenia właśnie lat 80., pełno neonów, fajnego synth-popu, synth-wave'u. Wybierasz sobie tytułowego łowcę, jednego z chyba z trzech, czy czterech postaci, trzech chyba. No i po różnych dziwnych dzielnicach się przemieszczasz i szukasz, wiesz, zbirów tych szefów gangów. Musisz ich upolować dla korporacji, dla której pracujesz. Więc jest masa fajnej animacji, świetnej grafiki. Są jakieś, wiesz, mechy, policyjne oddziały, które gdzieś w tle walczą, są zamieszki, ty tam się przebijasz przez te poziomy. Fantastyczna gra i naprawdę polecam, bo jest na promocji teraz Hunt Down, razem pisane. Jest chyba na Steama i na Switcha. Nie wiem, czy wyszło, ale wydaje mi się, że na PS4 i Xboxa też wyszło. No, prawdopodobnie trafi prędzej czy później do Game Czy ja Passa, zakładam, że ty możliwe. grasz na Switchu? Ja gram na Switchu, bawię się świetnie. To jest taka, wiesz, sesyjka 15-20 minut, potem cię jakiś boss zmęczy, to powracasz do tego i rozwalasz następnego dnia, nie? Ale świetna się zabawa, właśnie mi brakuje często takich gier, żeby, wiesz, na chwilę odstawić te duże tytuły, jak Mass Effect, Biomutant, czy swoją drogą Biomutant dostał nowego patcha, więc jest coraz lepiej, jeśli chodzi o te rzeczy, które mi wkurzały na początku. Ale wracając do No właśnie, a Bay Handauna, ma ten tak, tak. rozkosz. Przyszedłeś? Nie, to jest ogromna gra. Ja mam wrażenie, że to jest większa od Horizona i nie wiem, co ostatnio grałem tak dużego. O, to jest taka gra chyba jak wszystkie trzy, może nie jak trzy Mass Effecty razem wzięte, ale wiesz, to jest duży sandbox. Więc ja na razie powiem ci szczerze, że od tygodnia w niego nie grałem, bo nie dość, że wyjechałem na długi weekend. Biomutant? Nie, to jest To jest 17-20 ogromny. godzin. Ale to tylko główny wątek, ale to jak lecisz przez niego, to wiesz, możesz przez każdą grę przelecieć sandboxową tyle, nie? A tam jest sporo aktywności pobocznych, Okej, okay, no sporo dobra, tematów. ale moja wiedza jest inna. Ja w samej Zeldzie też spędziłem przez A prawie bliżej tego 150 100 Biomutanta godzin. w końcu nie kupiłem. To poczekaj, to się, że pożyczę kiedyś, nie? Jak już przejdę. Weźmy wszystkie Okej. patche, będziesz mógł grać, tak? No Pamiętajcie, tak, właśnie Handel, odnośnie tych fajna nowych patchy, gierka. to dobry news. Tak. Ale znowu odstawię teraz wszystko, w co gram, no bo jak w piątek wychodzi Ratchet & Clank, to jest właśnie gra na 15 godzin mniej więcej, taka czysta przygoda, wiesz, jak Uncharted, jak stare Ratchety. Pamiętasz, na PS3 graliśmy w Ratcheta Into the Nexus, jak to była pokazówka mocy, albo Uncharted 2, nie? To będzie coś takiego samego, fajna przygoda na 15-20 godzin i lecimy do przodu. Słuchajcie, no to faktycznie, tak jak Bartek mówi, na dzisiaj kończymy. Myślę, że pobawiliśmy się w jasnowidztwo, zobaczymy, co z tego się sprawdzi na E3. Na koniec oczywiście zapraszam Was na stronę starygracz.pl, na stronę ahasuper.pl, a tam już na YouTube'a w ogóle wejście i zobaczcie nas, jak na wideo rozprawiamy, bo naprawdę fajnie to wyszło, nawet można to oglądać, jak się okazuje, i niektórym się podoba. Chociaż widziałem dwie łapki w dół, co ciekawe, na jednym z odcinków, więc nie wiem, co tam się stało, może jakoś Nie, treść nie to moje tak. dzieci pewnie. Okej. Okay. Dobra, starygracz.pl, ahasuper.pl. Odwiedźcie mnie na Facebooku na Starygracz Blog. Na Instagramie mnie znajdziecie na stary.gracz. Bartka też gdzieś znajdziecie, a on jest na Instagramie jako Drozdu. Ale na ahasuper.pl najszybciej Bartka znajdziecie, jak chcecie też go pomęczyć albo coś napisać. Oczywiście piszcie, wysyłajcie wiadomości, ja wszystko czytam, Bartek wszystko czyta. My się cieszymy jak dzieci, jak mamy tyle słów uznania, czy też, wiesz, Prawda. prawda?
I to nas po prostu cieszy, tak? I daje nam coraz. Mamy frajdę, sami widzicie, że mamy frajdę nagrywając to wszystko. Także dzięki, bez przedłużania żegnam się, trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Bartek, dzięki, fajnie, że wpadłeś. I tyle. No. Dziękuję, cześć. Także. To trzymajcie się, pa, cześć. Aha. Dobra, zastopowałem.